To jeszcze raz spokój wam wszystkim, bracia i siostry. Drodzy braterstwo, przez Boga dane nam zostało coś wspaniałego. Jest to słowo, Jego słowo zapisane w tej księdze. I ta księga, im lepiej jest przez nas zrozumiana, tym więcej daje nam błogosławieństwa, tym więcej, tym większy wpływ ma na nasze życie, na nasze postępowanie, na nasze oczekiwania, nasze nadzieje. I trzeba powiedzieć, że tak było, tak jest od dawna, bo nawet jak przyjrzymy się temu, co wydarzyło się za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa, to też trzeba powiedzieć, że jest jakby zadziwiające dla nas, że Żydzi w tym czasie nie poznali Jezusa jako Mesjasza. Wydawać by się mogło, że kto jak kto, ale oni jako naród oczekujący tego Mesjasza, to powinni odczytać, a nie odczytali. Nie odczytali, wiemy dokładnie dlaczego. Nie odczytali dlatego, że znając Stary Testament i znając proroctwa, bardziej przywiązali się do tych proroctw, które mówiły o przyjściu Jezusa drugim, a nie myśleli i nie pamiętali o tych, dziękuję, o tych proroctwach, które mówiły o Jego pierwszym przyjściu i o tym, co miało się z Nim wydarzyć. Nawet bym powiedział, że i apostołowie byli zdziwieni tym, co się dzieje i zaskoczeni tym, co się dzieje. Także jeżeli chcemy zrozumieć i w naszych czasach, podczas tego drugiego już przyjścia naszego Pana, jak się sprawy mają, to musimy patrzeć na Stary Testament i na Nowy Testament, czyli na to, co zostało w obu testamentach przekazane i na to, jak nasz Pan i apostołowie wykorzystywali Stary Testament, kiedy żyli i kiedy wyjaśniali pewne sprawy i podawali pewne sprawy. Musimy przy tym pamiętać o jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, że Pismo Święte nie jest podręcznikiem. My to powtarzamy niejednokrotnie. To nie jest książka, którą można wziąć i rozdział po rozdziale czytać i kolejne tematy sobie przyswajać. Jest ono ułożone nie krok po kroku, ale jak napisał Izajasz, trochę tu i trochę ówdzie. Stąd też musimy patrzeć na przykłady z Nowego Testamentu głównie, na te przykłady, jak nasz Pan i apostołowie korzystali ze Starego Testamentu, żeby zrozumieć, co się będzie działo dalej z nimi i jakie będą te czasy, które przed ludzkością. Apostołowie i nasz Pan w czasie swoich wypowiedzi wplatali cytaty ze Starego Testamentu, z różnych proroctw, w zależności od tego, na jaki temat, o jakim temacie mówili i czego nauczali. Takich kilka wersetów, które potwierdzają to, co przed chwilą mówiłem. Izajasza 28, 10, 11. Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem i przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie, a wszakże jakoby nieznajomą mową i językiem obcym mówił do ludu tego. Czyli to nie jest taki łatwy tekst. Nawet by się mogło, że normalnym językiem przekazany, codziennym i rozumianym przez ludzi, a jednocześnie zagadkowym, bo trzeba było jednak zestawić pewne rzeczy ze sobą, żeby zrozumieć. Jeżeli się czytało po kolei, to było wiele znaków zapytania. W liście do Żydów, rozdział 12, werset 1, czytamy: skoro i my mamy wokół siebie tak wielką, tutaj akurat w tym tłumaczeniu mam chmurę, tak wielką chmurę świadków, niektórych, a szczególnie w znanym nam najczęściej i używanym Biblii Gdańskiej jest obłok świadków, tak? Zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech,
który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegniemy w wyznaczonym nam wyścigu. Tak o tej chmurze wspomniałem, bo my na badaniu mieliśmy nie tak dawno mowę o tym, że tam, gdzie jest mowa o tym, że na obłokach, to tak naprawdę jest podane, że to chodzi o chmury. Tutaj akurat też obłoki zastąpiono chmurami, czyli to jest to słowo, które tam się pojawia, rzeczywiście oznacza chmury. Tam chodziło o chmury ucisku, a tutaj chodzi o wielu tych, którzy świadczyli o Bogu i Jego planie. Dla nas tymi świadkami już są nie tylko prorocy Starego Testamentu, ale również nasz Pan, apostołowie, którzy dopełniali tego. Prorocy podali pewne prawdy, a apostołowie i nasz Pan poszerzali je. W liście do Żydów, pierwszy rozdział, werset pierwszy i werset drugi, czytamy: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Czyli jakby takie konkretne już wyjaśnienie, że żeby skorzystać w pełni z tego, co Pismo Święte nam daje, musimy korzystać z obu jego części. Z tego, co podali prorocy w różny sposób i z tego, co podał nasz Pan i apostołowie. Takie zestawienie. Z jednej strony jest mowa o jedności tych tekstów. Jedność wynika z tego, że pochodzą od tego samego autora, czyli od Boga, ale również i różnorodność, czyli to dotyczy sposobu tych objawień, czasu objawień, które były podawane, pośredników, przez których Bóg przekazywał te objawienia i odbiorców tych objawień. Czyli w różnych momentach czasowych różne osoby pełniły różną funkcję tutaj w tej sprawie. Wielokrotnie i na wiele sposobów. Więc to objawienie było czynione stopniowo. Czasem używamy tego słowa progresywnie. Czyli nie od razu, ale część była podawana najpierw, później kolejne elementy. I tutaj możemy, patrząc na Stary Testament, mamy takie przykłady, choćby przy ostatnich naszych badaniach tam z proroctwa Daniela. Wiemy, że Daniel otrzymał pewne prawdy, ale chciał wiedzieć więcej, albo spokojnie. Przyjdzie czas, ludzie dostaną więcej. Na razie przekazałem to, co przekazałem. Czyli jeżeli chodzi o te sposoby, to jest i każde słowo, i każde zdanie, ale również i symboliczne spostrzeżenia różnego rodzaju, wizje, sny i typy, o których my dosyć często w naszej społeczności i w naszej literaturze mamy sporo informacji na temat tych typów. Czyli kiedy już Jezus i apostołowie zaczęli nawiązywać do Starego Testamentu i podawać swoją te nowe rzeczy, to można powiedzieć, że objawienie powoli zaczęło się stawać pełniejsze. Mamy tutaj również taką informację na ten temat w liście do Rzymian, pierwszy rozdział i pierwszy i drugi werset, gdzie czytamy, to apostoł Paweł już taką informację podaje, że to, co on przekazuje, to jest Ewangelia obiecana od dawna przez proroków w Pismach Świętych. Innych Pism Świętych nie było w tym czasie oprócz Starego Testamentu. Czyli on nawiązuje do Starego Testamentu. I mówi o sobie: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Czyli obiecał i zapowiedział już wcześniej, a teraz my do niej, apostoł mówi, my do niej nawiązujemy i ją wyjaśniamy i idziemy naprzód. Czyli progresywnie postępujemy w odczytywaniu tej woli Bożej i tej informacji płynącej od Boga. No i właśnie spójność tych dwóch testamentów wynika z tego, że
jak autorzy Nowego Testamentu powołują się na autorów Starego Testamentu i w ten sposób tworzą całość, tworzą taką pełniejszą już wiedzę na temat tego, co Bóg chciał przekazać. I tutaj i poprzez cytaty, poprzez aluzje różnego rodzaju do Starego Testamentu, coś, co się nazywa relekturą, tak? Czyli takim ponownym odczytaniem czegoś. To jest częste, że nasz Pan odczytuje pewne wersety Starego Testamentu, jakby na nowo je odkrywa. I Izraelici pewnie zupełnie inaczej je rozumieli, ale nasz Pan odczytuje je tak, jak powinny być odczytane. No i po to, żeby pogłębić pewien sens, żeby pogłębić znaczenie tych wersetów i potwierdzić, że one się spełniają, bo i tak często nasz Pan czynił, że potwierdzał to spełnienie się zapowiedzianych spraw. Dla apostoła Pawła pisarze i dla innych pisarzy Nowego Testamentu Stary Testament był proroctwem, był obietnicą odnoszącą się bezpośrednio lub pośrednio do tego, co miało się wydarzyć. Czasem te odniesienia, które oni stosowali do Starego Testamentu, były wprowadzone takim słowami, no różnymi słowami, ale na przykład jednym z przykładów jest napisano. A napisano i wtedy szedł jakiś cytat ze Starego Testamentu. A czasem bywało tak, że tego wprowadzenia nie było. Przykładem takiej księgi, która tych wprowadzeń nie ma prawie wcale, i cytatów prawie wcale, a jak się ją czyta, to tak jakby się czytało Stary Testament. Jakbyśmy Daniela czytali, Ezechiela, Jeremiasza, wszystko razem. Tam jest słownictwo, obrazy, tematy. To mówię o Księdze Objawienia, o Apokalipsie, która pełną garścią, który autor pełną garścią czerpie ze Starego Testamentu, nie odwołując się do żadnych konkretnych proroctw, do żadnych konkretnych miejsc tego Starego Testamentu. Te i Nowy Testament, i Stary mają taką wspólną cechę, to jest taka różnorodność w formie przekazu, czyli przypowieści, alegorie, nawet te relektury, bym powiedział, czy to ponowne odczytanie w Nowym Testamencie się pojawia, zbliżanie oddalonych tekstów, czasem z początku księgi biblijnej i z objawienia zestawiamy je razem i one dopiero dają odpowiedź na istniejące nas pytanie. I wtedy nie dziwimy się, że między jednym a drugim jest kilkanaście czy kilkadziesiąt ksiąg, bo akurat ten temat jest wyjaśniony przez werset z Mojżeszowej i przez werset z objawienia. I czy chcemy, czy nie chcemy, dopiero wtedy zrozumiemy sprawę, jeżeli je razem ze sobą zostawimy. Znalazłem taki ciekawy cytat w trakcie różnych poszukiwań do tego wykładu. Cytat brzmi tak. Wiara chrześcijańska nie bazuje zatem tylko na wydarzeniach, ale na zgodności tych wydarzeń z objawieniem zawartym w pismach narodu żydowskiego. No i my to rozumiemy, tak myślę, że tak to pojmujemy, że i nasz Pan często mówił, żeby się wypełniło to, co było zapowiedziane, to on zawołał, na przykład wykonało się. Albo przeniósł się z jednej miejscowości do drugiej, żeby się wypełniło pismo. Mamy taki ciekawy też w tym temacie fragment, List do Rzymian 3:21-22. A teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, sprawiedliwość Boża niezależna od prawa, ale poświadczona przez prawo i proroku. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Zbawienie to jest ciekawa myśl podana przez apostoła Pawła, że te wszystkie ofiary, które były składane w narodzie izraelskim i które miały ich jakby naprawiać ich relacje między nimi a Bogiem, przynajmniej na rok mieli to takie usprawiedliwienie z zakonu, ale tu jest
podane, że czyli prorocy potwierdzają i prawo potwierdza, że jest potrzebna ofiara za nas i były składane te ofiary. Ale teraz apostoł mówi, kiedy przyszedł Jezus i kiedy umarł, to się skończyło. Nie w tym sensie, że nie jest potrzebne, ale w tym sensie, że te ofiary były zapowiedzią jedynej, potrzebnej, najsilniejszej ofiary, jaką dał nasz Pan. I tej, o której jest powiedziane, że raz ofiarowana, że więcej nie trzeba tego czynić, bo już zostało to zrobione. Także jest dosyć ciekawy temat, jeżeli chodzi o to, jak pisarze Nowego Testamentu wykorzystywali stary. Chciałbym kilka przykładów, a nawet może kilkanaście, podać, jak nasz Pan korzystał ze Starego Testamentu w swoich wystąpieniach i w różnych okolicznościach. Czyli pierwszym takim sposobem, takim, który jest dla nas jakby najbardziej oczywisty, to jest to, że cytował teksty biblijne. Prawie dosłownie, czasem dosłownie, czasem tam z niewielkimi różnicami, ale cytował tak, jak było w starym, tak teraz pokazuje. Czasem nawet powołuje się na proroka, którego cytuje. Czytamy w Ewangelii Łukasza 8:10 i rzekł: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś przypowieścia, że widząc mogą nie widzieć, a słysząc mogą nie rozumieć. No i mamy, to jest werset Ewangelii Łukasza, słowa naszego Pana. Mamy podobnie w Ewangelii Jana 12:40. Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serca, aby nie widzieli oczami i nie słyszeli i nie rozumieli sercem, aby się nawrócili, abym ich uzdrowił. To są cytaty, my teraz cytujemy naszego Pana z Nowego Testamentu, ale on cytował Izajasza. 6 rozdział, wersety 9 i 10, gdzie czytamy i rzekł: Boże, a powiedz temu ludowi, słuchajcie, ale nie rozumiecie i widzicie prawdzie, ale nie widzicie. Utnij serce tego ludu, zatkaj mu uszy i zamknij oczy, aby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli, nie nawracali się, nie byli uzdrowieni, uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli, nie nawrócili się, abym ich nie uzdrowił. Proroctwo Izajasza przez naszego Pana prawie dokładnie cytowane, kiedy występował. I to samo uczynił z tym proroctwem apostoł Paweł. On w Dziejach Apostolskich, 28 rozdział, wersety 26-27 napisał tak. Mówiąc, idźcie do tego ludu i mówcie. Słuchając będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, a widząc będziecie widzieć, a nie dostrzegać, bo serce tego ludu jest stwardniałe, a ich uszy są przytępione, a ich oczy zamknięte, aby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich nie uzdrowił. Ponownie tu używa cytatu, pełnego cytatu apostoła Pawła. Czyli to jeden sposób, jakiego używał nasz Pan i inni jego naśladowcy, jak widać. Czasem nasz Pan po prostu objaśniał cytaty ze Starego Testamentu. Czytamy na przykład: słyszycie, iż rzeczono, oko za oko, ząb za ząb, ale ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. Co zacytował nasz Pan i odniósł się do tego? Trzecia Mojżeszowa 24:20. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb, według tego, jak uszkodził człowieka, tak mu niech się stanie. Czyli nasz Pan powołuje się na Stary Testament, na konkretny tekst i wyjaśnia, jak należy go czytać, będąc chrześcijaninem. Jak znaczenie tego
tego wersetu należy odczytywać, kiedy czyta go chrześcijanin. I wyjaśnia, że zdecydowanie dla chrześcijanina prawo oko za oko nie jest prawem. Prawem jest miłosierdzie, miłość do drugiego człowieka, czyli rezygnacja z egzekwowania sprawiedliwości. To jest miłość. Chrześcijanin ma prawo zastąpić, ma sprawiedliwość zastąpić miłością. W różnych sporach, debatach, które nasz Pan prowadził z faryzeuszami, z innymi rozmówcami, też używał cytatów, czasem po to, żeby podkreślić tę wypowiedź, że ja się opieram przecież na prorokach, znacie proroków, tak apostoł Paweł też mówił, kiedy przed Agrypą tam wyjaśnia. Wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. A ten powiedział, mało byś mnie nie nawrócił, tak? No ale to jest inne miejsce. Tutaj nasz Pan do faryzeuszy mówi tak. Ewangelia Łukasza 39 do 40 wersetu. A niektórzy z faryzeuszów z onego ludu rzekli do niego: Nauczycielu, zgrom ucznie twoje. No uczniowie opowiadali Ewangelię, a oni mówią: zakaż im tego. A on odpowiadając rzekł im: Powiadam wam, jeśli by ci milczeli, na wnet kamienie wołać będą. No, wydawać by się mogło, no, wypowiedź jak wypowiedź, ale dla Żyda to od razu był Abakuk, drugi rozdział, 11 werset, gdzie czytamy: Albowiem kamień z muru wołać będzie, a sęk z drzewa wyda o tym świadectwo. Czyli nasz Pan, odpowiadając im na ten zarzut, to mówi: muszą mówić. To jest ich rola. Jeżeli nie oni, to nawet martwe przedmioty będą przemawiały. Kiedy nasz Pan jakby znajdował się w różnych sytuacjach życiowych swoich, często odpowiadał na tą sytuację wersetem ze Starego Testamentu. W Ewangelii Mateusza 4 rozdział 7, 10 werset czytamy, to jest ta rozmowa w cudzysłowie między szatanem i naszym Panem, czytamy: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. Rzekł mu też Jezus: zasię napisano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Czyli nasz Pan w swoim codziennym życiu, postępowaniu posługuje się tymi wersetami i zacytował oczywiście 5 Mojżeszową, rozdział 6, wersety 16 i rozdział 8, werset 3, gdzie czytamy: Nie będziesz kusił Pana Boga waszego, jakoście go kusili w Massa, i nie samym chlebem człowiek żyje, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust pańskich, żyć będzie człowiek. No, w życiu wykorzystuje Stary Testament, żeby pokazać, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. Czasem nasz Pan czerpał motywy ze Starego Testamentu do swoich wypowiedzi. Na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdział 21, wersety 33 do 34 jest podana przypowieść, która bardzo nam przypomina przypowieść ze Starego Testamentu. Zaraz oba te fragmenty odczytamy i zobaczymy, jak to wygląda. Drugiego podobieństwa słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę, płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę i zbudował wieżę i najął ją winiarzom i odjechał precz. A gdy się przybliżył czas odbierania pożytku, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. I tam historia toczy się dalej, ale my ten zostawiamy teraz i czytamy Izajasza, 5 rozdział, a wersety od 1 do 2. Zaśpiewam teraz miłemu memu piosenkę miłego mego o winnicy jego. Winnicę ma miły mój na pagórku urodzajnym, którą ogrodził i wybrał z niej kamienie, a nasadził ją krzewami wybornymi i zbudował wieżę w pośrodku niej. Także i prasę postawił w niej,
A czekał, aby wydało grona, ale ona zrodziła płonne wino. Końcówka inna, ale cała przypowieść jest zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Jak widzimy, konkretne miejsce, konkretny prorok podaje ten tekst. Czyli nasz Pan wykorzystuje Stary Testament, żeby podawać pewne prawdy, co i tam jest inne zakończenie rzeczywiście i inną prawdę nasz Pan chciał przekazać, to było takie ponowne odczytanie tej przypowieści jakby i bazując na Izajaszu tworzy własną przypowieść. Nasz Pan czasami odwołuje się do postaci albo do historii Izraela. Postaci z narodu izraelskiego do historii Izraela. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, wersety 28-29 czytamy: a o odzienie wszędzie się troszczycie. Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną. Nie pracują ani przędą. A ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany jako jedna z nich. Gdyby to powiedział, nie wiem, Grekom, to niewiele by im mówiło. Ale ponieważ mówił do Żydów, to Salomon mówiło. Oni wiedzieli, że to jest coś wspaniałego. Ktoś wspaniały, ktoś, kto ubierał się wspaniale. I te lilie porównane są z Salomonem. W innym miejscu czytamy, a jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Przywołuje nam Mojżesza. Chciałem tutaj przy tej okazji powiedzieć, że bardzo często jest tak, że w tych fragmentach, gdzie no, użyte jest to jako tam, tak i tutaj, to jest to sygnał, albo przywołana jest postać starotestamentowa, bardzo często jest to wskazówka, że mamy do czynienia z fragmentem Starego Testamentu, który jest typem, który mówi o rzeczach, jakie mają przyjść. Także my rozważaliśmy tutaj wspólnie kiedyś temat tego węża wywyższonego na puszczy jako typ Jezusa, a choroba ta się pojawiała po ukąszeniu węża, to grzechy i skutki na ludzkości. I ta cała historia jest dwa razy może być odczytana. Raz jako historia dosłownie odebrana, a raz jako typ. A nasz Pan, przypominając Mojżesza i tego węża, wskazuje: zwróćcie uwagę na to. Tam jest coś więcej. Przeczytajcie to i postarajcie się zrozumieć głębsze znaczenie. Czasem nasz Pan w swoich wystąpieniach interpretował Stary Testament, jakby ten fragment Starego Testamentu poddawał pewnej analizie i wyjaśnieniu. Czasem zaskakujące to jest to, co czyni. Na przykład w Ewangelii Marka, 12 rozdział, wersety 26-27, rozmawia tam z faryzeuszami, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. A o umarłych, iż będą wzbudzeni, nie czytaliście w księgach mojżeszowych? Jako Bóg do niego zza krza mówił i rzekł: jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. I moglibyśmy powiedzieć, no w jakiś sposób to jest mowa o zmartwychwstaniu. A nasz Pan wyjaśnia, o co mu chodzi. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Przecież wy bardzo błądzicie. Czyli mówi o zmartwychwstaniu i mówi o tym, że dzięki temu, że jest zmartwychwstanie w Bożym planie, to Bóg może być w dalszym ciągu Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo kiedyś ich ożywi. Teraz nie żyją. Co prawda są pogrążeni w głębokim śnie, śmierci, ale przyjdzie czas, kiedy będą przywołani do życia. Odległa zupełnie sprawa i nie wiem, czy
wpadłby, czy ktoś z nas by wpadł na pomysł, żeby się powoływać na Mojżeszową Księgę i na ten fragment jako argument przemawiający za zmartwychwstaniem. A nasz Pan to właśnie uczynił. Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, werset 25 do 27 i 32 czytamy. Wtedy on rzekł do nich: o głupi i leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. To do uczniów, z którymi szedł do Emaus. A zaś nie musiał Chrystus tego cierpieć i wnieść do chwały swojej, a począwszy od Mojżesza i od wszystkich proroków, wykładał im wszystkie one pisma, które o nim napisane były. I mówili między sobą: izali serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił i nam, gdy nam pisma otwierał. Czyli widzimy naszego Pana już po zmartwychwstaniu w akcji, w rozmowie z uczniami, jak omawia z nimi Stary Testament i wyjaśnia, że wy czekaliście na mnie jako na tego, który miał zapanować tutaj i zrobić porządek z Rzymianami. Ale proroctwa mówią, że ja najpierw musiałem cierpieć. Najpierw musiałem umrzeć po to, żeby w przyszłości wypełniły się proroctwa, które rzeczywiście o mnie mówią, o moim drugim przyjściu. Czasem ogólnie o Słowie Bożym nasz Pan się wypowiada, ale nawiązuje do Starego Testamentu. Czytamy tam i do Starego, i do Nowego, można powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 17 do 18 mówią: nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełniać. Zaprawdę bowiem powiadam wam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, aby się to wszystko stało. Nasz Pan pokazał, że to, co w Starym Testamencie było zapowiedziane, to On przyszedł, żeby to wypełnić. Że te obietnice się wypełnią, że te proroctwa, które mówią o Nim, się wypełnią. Że On jest częścią tego wypełniania w swoim pierwszym przyjściu, bo o tym mówił. Do najbliższych osób, z którymi rozmawiał, i w swoim drugim przyjściu, które też im sugeruje, cytując proroków. Czasem jest tak w Nowym Testamencie, że to nie nasz Pan wypowiada słowa starotestamentowe, ale narrator, czy jakby ten opowiadający, wyjaśnia jego zachowanie proroctwem. Na przykład w Ewangelii Marka, czyli to Marek, 6 rozdział, werset 34, mówi tak: a wyszedłszy Jezus, ujrzał wielki lud i użalił się ich, iż byli jako owce nie mające pasterza, i począł ich nauczać wiele rzeczy. To jest opinia już Marka. Co tam w duszy Jezusa w tym czasie zagrało? Bo nawiązał do Mojżeszowej 27:17, aby nie był lud pański jako owce nie mające pasterza. Czyli było do czego nawiązać. W prorocie Ezechiela 34 i 5 czytamy tak, że rozproszone będą bez pasterza i stały się na pożarci ku wszelkiemu zwierzowi polnemu, ponieważ się rozpierzchnęły. Czyli założona jest taka sytuacja, tu przez Marka, że Jezus, patrząc na tych zgromadzonych tam, na tych, którzy nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje i dokąd mają zmierzać i jaka jest ich rola w tym wszystkim, że Jezusowi w tym czasie mogło się przypomnieć proroctwa, które mówią o takim zakłopotaniu przedstawicieli tego narodu. I że dlatego zaczął im wyjaśniać, i zaczął ich nauczać wielu rzeczy, jak czytamy. Więc to opisujący przypisuje naszemu Panu, że powodem, dla którego zaczął tak szczegółowo wyjaśniać te sprawy, było to, że przypomniał sobie, że już w proroctwach o tym było pisane, że będą takimi potrzebującymi zgromadzenia wokół siebie i prowadzenia.
Jak wspomniałem już, czasem nasz Pan mówi w danej sytuacji, że wypełnia proroctwo. Na przykład Ewangelia Jana 19:28. Przecież widząc Jezus, iż się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Czyli z tego wyraźnie widać, że Stary Testament i Nowy Testament, z tych wypowiedzi choćby naszego Pana i z tego, jak posługiwał się Starym Testamentem, wynika, że one naprawdę są, no, tworzą jedność i że nie można zrozumieć Ewangelii, nie znając Starego Testamentu. Takich przykładów jest jeszcze sporo tego posłużenia się Starym Testamentem. Chciałbym między innymi jeszcze wrócić do Izajasza, 8 rozdział, werset 22 i tam 9 i 1 werset. Potem popatrzy na ziemię, a oto tylko utrapienie i ciemności i przygniatająca noc, a mrok będzie rozpędzony. Nie zawsze bowiem będą ciemności w kraju, który cierpi ucisk. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego za to, że przyszłość chwałą okryje drogę do morza. Wiodącą przez Jordan krainę pogańską. Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroku światło zabłysło. I ten fragment z Izajasza jest cytowany w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział 12-17. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jezioro na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Naftalego na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea, pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, a mieszkańcom cienistej krainy śmierci zeszło światło. To nie jest jedyny przypadek, gdzie nasz Pan w Starym Testamencie jest pokazywany jako światło w kontraście do ciemności, która panuje. I w Nowym Testamencie nasz Pan przywołuje to, ten fragment, po to, żeby pokazać, że teraz On się pojawia w tej krainie po to, żeby ci, którzy byli w ciemności, ujrzeli światło. Czyli przypisuje sobie, że On jest tym światłem, że światło wschodzi tam, gdzie do tej pory panowała noc. Mamy inny przykład, tym razem to mowa Jakuba, zapisana w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, a wersety 13-18. Tam czytamy: a gdy oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroku, bo napisano: potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. I też pokazuje, że to, o czym tam było powiedziane, to jest obecność naszego Pana i jego działania na rzecz narodu izraelskiego i na rzecz ludzkości. Przepraszam. Może tutaj do tego dorzucimy jeszcze Amosa, 9 rozdział, a wersety 11-12. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zmarnuję jego
zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu. To jest wątpliwa dosyć ta sprawa z tym Edomem i niektórzy tego nie podają, ale aby posiedli wszystkie narody, nad którymi nazwano, wzywano mojego imienia, wyrocznia Jahwe, który to uczyni. Czyli to, na co się powoływał Jakub w swojej mowie, to można odnieść i do Izajasza, którego czytowaliśmy poprzednio, ale również dokładnie już do Amosa, które przed chwilą czytaliśmy. Czyli no, to są to przykłady, gdzie już tym razem apostołowie wykorzystują też Stary Testament w podobny sposób, cytując całe fragmenty na wyjaśnienie spraw, jakie są przed nimi. To tak no, przykłady dotyczące tego, jak wykorzystywano ten Stary Testament. Ale chciałbym jeszcze takie ogólne zasady przypomnieć, bo to są znane dla nas rzeczy. Jeżeli chcemy interpretować Pismo Święte, to musimy je czytać. Tak? Bardziej i więcej czytać Pismo Święte niż cokolwiek innego, nawet o Piśmie Świętym napisane, bo no, nie może nam zabraknąć czasu na czytanie tego podstawowego, tego źródła. W każdym razie jest wyraźnie dowiedzione i chyba w naszym życiu przez doświadczenie też odczuwamy, że samo obcowanie z tym tekstem i samo czytanie sprawia, że podnosi nas to rzeczywiście na duch. A jeżeli chcemy tam coś znaleźć dla siebie, no to musimy szukać. I musimy pamiętać również przy takim podejściu do Pisma Świętego, że interpretacja jest możliwa. Że to nie jest tak, że Bóg mówi do nas zupełnie niezrozumiałym językiem. Czytaliśmy wcześniej, że jest to trudny język, że nie jest łatwy, ale to nie znaczy, że niemożliwa jest interpretacja i wyjaśnienie. Gdyby tak było, to daremna, to Bóg nie pisałby tego listu do nas. No co to byłoby, gdybyśmy dostali list od kogoś jakimś obcym, a najlepiej jeszcze nowym całkiem wymyślonym języku, którego nikt nie potrafi odczytać. Tak nie jest. Nie jest łatwe, ale jest możliwe. W związku z tym trzeba podchodzić do sprawy tak. Najpierw mamy przed sobą tekst. Jeżeli czytamy, tekst składa się z pojedynczych wyrazów, z kolejnych zdań i z nich czerpiemy to podstawowe znaczenie, jakie tam jest zapisane. One są jasne. Czasem, jak czytamy w naszej Biblii Gdańskiej, przestają być już jasne, bo nie rozumiemy już tych słów albo tych konstrukcji zdaniowych, jakie tam mamy. Ale ogólnie to z tych słów i zdań i z całych fragmentów później zbudowanych z nim mamy czerpać wiedzę, jaką Pismo Święte zawiera. Potem musimy patrzeć na to, w jakim miejscu, w kontekście te słowa się znajdują. Bo wbrew pozorom to jest ważna sprawa. I ważne, żebyśmy zrozumieli, czego, w jaki sposób te wersety, które cytujemy, wiążą się ze sobą i w jaki sposób wyjaśniają nam dany temat. Jeżeli one, albo też jeżeli mamy zdanie, to rozumiemy, to jest kontekstem. Zdanie jest kontekstem dla wyrazów, ale te zdania są umieszczone czy w rozdziałach, na które podzielono Pismo Święte, nie do końca trafnie może i to tym się nie możemy sugerować, akurat podziałem na zdania, na rozdziały i wersety, ale kontekst jest bardzo ważny. To wiemy i staramy się, na ile to jest możliwe, żeby to uwzględnić. Musimy pamiętać o tym, o Biblii jako całości, tak? I o całości nauczania Biblii. My to za chwilę do tego jeszcze wrócimy, ale jeżeli chcemy zrozumieć konkretny tekst,
i próbujemy go wyjaśnić, to nie może on stać w sprzeczności z resztą nauczania Pisma Świętego. No i jeszcze jedna taka sprawa związana z czytaniem Pisma Świętego i z tymi informacjami, jakie zdobywamy, to jest to, że musimy patrzeć na tło historyczne i kulturowe, aczkolwiek interpretacja Pisma Świętego od tego nie zależy. To ułatwia zrozumienie, ale można zrozumieć Pismo Święte tyle, ile nam jest potrzebne, żeby być zbawionym i żeby czynić wolę Bożą bez znajomości jakiegokolwiek zewnętrznego kontekstu. Biblia zawiera tych szczegółów i informacji tyle, że jest to dla nas wystarczające. Ale niewątpliwie dobry słownik, dobry atlas, to są rzeczy, które nam mogą pomóc w zrozumieniu. Jeszcze może jedna ważna taka sprawa, że to dla nas tak naprawdę jest ważne, że kiedy mówimy, że rozumiem tak, to trzeba mieć ślad za tym argumenty. Jeżeli mówię, że tak, bo ktoś powiedział, to tylko wtedy, kiedy są argumenty. W związku z tym trzeba pamiętać, że nasze pojmowanie tego, co czytamy, musi obiektywnie być uzasadnione, że tak właśnie jest. To też nie można powiedzieć, nie zgadzam się. Nie podając dlaczego nie, albo zgadzam się bez podania dlaczego tak. I chciałbym tu przypomnieć tylko tak króciutko, że w naszej literaturze funkcjonuje takich siedem pewników, tak to się nazywa, takie zasady interpretacji Pisma Świętego, które mówią, że każda doktryna, czy każdy werset lub doktryna musi być zinterpretowany w zgodzie. W zgodzie z sobą, czyli nie może być to, nie może jakby wewnętrznie sam sobie zaprzeczać, ze wszystkimi pozostałymi wersetami Pisma Świętego. Czyli jeżeli znajdziemy coś, co na pierwszy rzut oka wydaje nam się sprzeczne, to musimy szukać powodu, dla którego tak jest, bo tak nie może być w Piśmie Świętym. Ze wszystkimi innymi doktrynami biblijnymi, z Bożym charakterem. Na przykład trudno nam sobie wyobrazić miłującego Boga i to ogniste piekło, czy też już nie ogniste, ale inne piekło, jakie wymyślili ludzie, z okupem i ofiarą za grzech, z celami, jaki ma plan, z celami, jaki ma przed sobą plan Boży. Znam na przykład historię taką, tak opowieść, że planem Bożym jest to, żeby obronić swoje dobre imię i udowodnić szatanowi, że dobrze sprawuje władzę i umiem to robić. Tak mówią nasi bracia z organizacji. No, zresztą doktryn to się nie ma nijak. No i z faktami, bo to z tym czarnym i białym. To musi być zgodne z tym, co widzimy, co obserwujemy, co płynie przez nasze, nie tylko przez nasze oczy, ale co możemy w jakiś sposób zweryfikować, tak powiedzmy, by powiedział namacalnie. Także o tym też możemy pamiętać, jeżeli bierzemy jakiś temat, to kolejno, krok po kroku możemy przeanalizować, powinniśmy przeanalizować, żeby zobaczyć to, czy to jest do przyjęcia, czy nie. Czyli, tak jak mówiłem, nie jest możliwe, żeby tekst miał jednocześnie dwa przeciwne znaczenia, bo Pismo Święte pochodzi od Boga i nie może mówić rzeczy, które sobie zaprzeczają. Inną sytuacją, o której wspominałem ostatnio, kiedy mówiliśmy na temat literackości Biblii, tej obrazowości Biblii, to jest to, żeby pamiętać, jaki gatunek
w jakim gatunku literackim jest przedstawiona dana sprawa. Czy to jest przypowieść, czy to jest akurat słowo, które jest symbolem i na tym symbolu zbudowane jest coś, czy to jest porównanie, o którym mówiliśmy, czy też inna forma wypowiedzi. Także trzeba też pamiętać o tym, że Pismo Święte czasem podaje pewne historie i nie mówi, nie ocenia tych historii. No, mieliśmy taką w Starym Testamencie sytuację o Rahab, która oszukała, chroniąc tych wysłanników, oszukała tych, którzy przyszli i pytali, czy są u ciebie, nie ma. To znaczy, że Biblia jest za tym, żeby kłamać? No nie. Więc to są te ciekawe rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, że co innego opis zdarzenia, a co innego aprobata do tego zdarzenia. Czasem no, powiedziałbym nie czasem, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tle historycznym, które towarzyszy pewnym wydarzeniom i pewnym wypowiedziom. Ważne jest, żeby wiedzieć, w jakim okresie historii, w momencie historii jesteśmy i jest to, co jest opisane i kiedy to się wydarzyło albo kiedy się wydarzy, żebyśmy pamiętali, że w zależności od tego, w jakim czasie to było wypowiedziane, to też i znaczenie tego jest inne. Choćby znajomość takich faktów jak to, że kiedy Biblia mówi o górach otaczających, czy górach, na których zbudowana jest Jerozolima, to nie są Tatry, tylko to są niewielkie góry, nie przekraczające, powiedzmy, gdzieś tych, nie wiem, tych 900 metrów nad poziomem morza. No ale to są takie szczegóły tylko, które też są istotne może i dlatego kto mówi, wyjaśnia te sprawy. No chciałbym jeszcze jedną taką, no dwie rzeczy jeszcze zwrócić uwagę. Jedna to jest to, że musimy czytać w pewnym kontekście historycznym. To znaczy tak, Bóg, tak jak mówiłem, progresywnie podawał prawdy. Najpierw w Starym Testamencie część proroczo, a potem one były odczytywane i wypełniane. Ale apostołowie i nasz Pan podawali kolejne prawdy. Potem w wieku Ewangelii to, co było podane, zostało wyjaśniane przez podanych przez Boga sług. I oni mieli po jednej, po dwie, ileś tam doktryn, które mieli przekazać. I tak naprawdę to, no nie, myślę, że nie użyję tutaj zbyt mocno tego słowa, ale chyba poprawnie, że pychą byłoby nie powiedzieć, że nie potrzebuje tego, co oni podali przy interpretacji Pisma Świętego. Na przestrzeni czasu było to podawane, poszczególne doktryny. Czasem nawet wyznawcy tego, słuchacze tego, kto tę doktrynę przekazywał, zapomnieli już nawet o tym, o dokładnym zrozumieniu tego, co on podał, ale były te prawdy podawane na przestrzeni całego wieku Ewangelii, a przy końcu tego wieku były zebrane. Także przy naszej interpretacji nie wypada nie uwzględnić tego w rozważaniu, oczywiście. Nie mówię o przyjęciu, bo jeżeli ktoś nie przyjmuje, to nie przyjmuje, ale w rozważaniu dokładnym tego, co mamy. To, żeby nie było tak, ja przypominam sobie taką sytuację, gdzie spotykam się z wyznawcami Hare Krishna, idącymi tam sobie, prącającymi ulicą, podbiega do mnie dziewczyna i mówi, no, książkę mi proponuje, to jest to samo, co w Piśmie Świętym. Ja mówię, a czytała pani Pismo Święte? Nie.
Nie czytała. Ja więc skądinąd, że w tej książce trochę inaczej to wszystko jest przekazane i ten świat jest ukazany. I mówię, i przypomniałem jej takie przysłowie, które mówi: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No i rzeczywiście ona tak, no, się zastanowiła nad tym i pobiegła dalej za tymi swoimi współwyznawcami. Ale my musimy przeanalizować dokładnie to, co było podawane przez tych różnych sług na przestrzeni wieku. Potem możemy sami próbować. Ale jak spotykam braci, którzy mówią: odrzucam Johnsona i Russella, i nagle rozmawiam z nimi, a oni pełną garścią cytują Johnsona i Russella. Nie cytują, w cudzysłowie, no, używają ich poglądów i argumentów. Zdobyli tę całą wiedzę dzięki nim i teraz gdzieś tam mogą trochę krążyć w różne strony. No i tu nic innego nie pojawia się jak kolejna jakby taka i jedyna jeszcze rada. Drodzy obywatelstwo, wiemy dokładnie, studiowanie Biblii to nie jest coś takiego jak studiowanie każdej innej książki. To jest sprawa ducha. W związku z tym potrzebna jest przy studiowaniu nasza modlitwa i prośba o to, żeby nam Bóg pomógł zrozumieć. My mamy takich zachęt również i w Piśmie Świętym sporo, między innymi i 1 Koryntian 2,14 i Psalm 119, werset 18, które mówią o tym, że Bóg pomoże i przez swojego ducha również pomoże. U Jakuba czytamy pierwszy rozdział, werset 5. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętny i bez wymówek. Czyli mamy jeszcze taki dodatkowy element, który towarzyszyć powinien nam szukającym i próbującym dociec, co Pismo Święte, co przez to Pismo Bóg nam chciał dać. Mamy przykłady, jak to inni robili. Mamy też podpowiedź, że Bóg nas nie pozbawi tej pomocy, jeżeli będziemy o nią rzeczywiście prosić. Drodzy obywatelstwo, wiem, że to ani nie wyczerpuje tematu, ani może na niektóre tematy nie odpowiada, na niektóre pytania. Niemniej jednak w jakiś sposób pozwala pozbyć się pewnych problemów wynikających z niewłaściwym jakby postępowanie przy lekturze Pisma Świętego, a szczególnie przy jego odczytywaniu. Żeby ta nasza, jak to mówią, użyłem tego słowa, no mi się trochę podoba, a trochę nie, ta relektura, prawda? Żeby to odczytywanie ponowne tego, co tam jest zapisane, żeby było właściwe i żeby przynosiło nam dobre efekty. Chciałbym tu przypomnieć, że ostatnio, jak mówiłem, to wspominałem o tej błyskawicy, która jest przywoływana w Mateusza 24-27. Tam to słowo astrapę. Myślałem, że to uda się jakoś komponować jeszcze w to wszystko. Przygotowałem to, ale nie będę tego robił, bo no, po części już wtedy było to zrobione, ale chciałem powiedzieć, że te cytaty, które podałem, one pokazują, że w Starym Testamencie Jezus jest pokazywany jako światło. On przywołuje te wersety sam i mówi o sobie jako o tym świetle. Czyli mamy prawo sięgać do tych starotestamentowych wersetów, żeby mówić, że Jezus, że nazwanie Go Słońcem Sprawiedliwości tam i nazwanie Go Słońcem tutaj, to miałoby sens. I można tak zrobić. Mamy upoważnienie do tego. Natomiast no, trzeba jeszcze by taką sprawę tutaj... chciałbym jedną rzecz taką na zakończenie. Co mamy...
Mamy taki fragment Pisma Świętego, Ewangelia Łukasza 10, 17, 18, gdzie jest mowa, gdzie jest również użyte słowo astrape, ale w odniesieniu do szatana. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. No, uczniowie wrócili rozładowani. No, złe duchy mogą wypędzić, jak tylko się powołają na Jezusa Chrystusa. A Jezus mówi: uważajcie, uważajcie, bo widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Czyli nie cieszcie się tym, że macie takie moce, tylko pamiętajcie o sobie, bo nawet taki ktoś jak szatan spadł. No i jeżeli by to porównanie tutaj odczytywać, to rzeczywiście szatan spadł jak błyskawica na ziemię, zrzucony przez Boga, prosto z nieba na ziemię. Tak jak to się z błyskawicami i z piorunami dzieje. To jest sensowne porównanie. Ale nasz Pan mówi: widziałem. I kto jeszcze widział? Nikt nie widział. Tylko on. No bo widział, kiedy był jeszcze logosem. Bo to się nie działo, kiedy był człowiekiem. Więc wtedy widział. Ale ludzie nie widzieli tej błyskawicy. Czyli wydarzyło coś w sferze ducha. W sferze duchowej. Podobnie jest z naszym Panem. W sferze ducha pojawia się on jako słońce. Ale nie gwałtownie z nieba spada. Tylko zaczyna świecić i przez całe niebo przewędrowuje. Można w ten sposób próbować to wyjaśnić i wydaje mi się, że jest w tym pewien sens i jest zgoda z tym, co przed chwilą w tym naszym rozważaniu przypomniałem o tym, jak tą interpretację Pisma Świętego należy czynić. Życzę błogosławieństwa Bożego z naszych wspólnych rozważań. Dziękuję.